Jeden, drugi, trzeci, aż kilka ośrodków niżowych z deszczem już od jutra zacznie nawiedzać nasz kraj. Aleksandra Kostka zaprasza na prognozy nareszcie obfitujące w opady deszczu, a przyniosą je jeden po drugim. Te wędrujące w naszym kierunku niże. Sprowadzą one dodatkowo ciepłe powietrze, które da się odczuć już w nocy. Na termometrach wszędzie powyżej zera, wszędzie bez przymrozków, a najcieplej 9 stopni wzdłuż naszej zachodniej granicy. Poza tym od 4 do 8. No i nad ranem od Kaszub po Podlasie. Lokalne mgły. I już w nocy w regionach północnych, a dokładniej nad morzem, zacznie przelotnie padać. W ciągu dnia strefa z deszczem obejmie północ, prawie cały zachód i częściowo województwa centralne. Po południu na Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku do 24 we Wrocławiu. Ciśnienie spada, a wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Południowy wschód kraju do końca dnia będzie pogodny, ale i tutaj już w środę i czwartek dotrą deszczowe chmury. W niektórych miejscach będą to również chmury burzowe. No i wyraźnie zacznie się zaznaczać różnica między cieplejszym południem kraju, a dużo chłodniejszą północą. W piątek, 1 maja, ciąg dalszy deszczu i burz i od 11 do 19 stopni. Kolejne dni majówki też bardzo podobne, czyli z deszczem, kilkunastostopniową temperaturą i tylko od czasu do czasu z przebłyskami słońca. A po długiej majówce pogoda w kratkę, czyli trochę słońca, trochę deszczu, no i ma się zacząć robić cieplej. I to dużo cieplej. Do widzenia.